Dzień dobry Państwu. Nazywam się Franc Zalewski. Przyjechałem, żeby przedstawić ostatnie wyniki moich badań, co znalazłem. No i żeby poszerzyć wiedzę, którą posiadamy. O, jeszcze jeden artefakt. Zaraz mi stres minie, przyzwyczajenie. Także jeżeli człowiek się nie stresuje, to już jest zawodowcem, ale nie jestem. Jestem amatorem w wystąpieniach. Zawodowo zajmuję się petroarcheologią. Jestem doktorem geologii i poszukuję artefaktów, które potwierdzają, że przed nami na naszych terenach była cywilizacja technologicznie rozwinięta. No i dzisiejsze wystąpienie, jak widzicie na obrazku, jest mały fragmencik żelaza. Tam na salę możecie obejrzeć, bo później nie wiem, gdzie to się podzieje. Mam nadzieję, że gdzieś do muzeum, czy gdzie indziej. Ten fragment żelaza znalazł jeden z moich znajomych. Dostarczył do Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o zbadanie, co to jest. Nie będę wymieniał nazwisk, to powiedzieli, że kawałek żelaza to jest zbyt późny okres, prawie nic nie jest wart. Jak chce pan, może zostawić u nas i jak będziemy mieli jakieś środki, zbadamy. No, ten człowiek nie zostawił go na uniwersytecie. Po wielu latach, kiedy obejrzał moje wypowiedzi w internecie, dostarczył ten fragment do mnie. No, możecie zobaczyć tam, jak na sali będziecie oglądali, że przede wszystkim składa się z dolnej części, wygląda tak bardzo mocno zniszczona i nie wiadomo, co to jest. Na uniwersytecie panu powiedzieli, że to jest posążek prawdopodobnie mocno zniszczony i nie wart zbadania. No jednak ja popatrzyłem się, że w tej części jest widoczny napis. Nie da się tego napisu odczytać. I do tej pory może ktoś będzie miał jakieś sugestie, proszę przedstawić. W górnej części wlutowany fragment innego materiału, którego nie widziałem. No i ten pan powiedział, jak chce pan, może to wziąć, zbadać, to jest dla pana. Oczywiście odciąłem fragment w narożniku, zbadałem na mikroskopie elektronowym, okazało się, że to jest żelazo meteorytowe, zawiera nikiel. No i dolna część, tak, jest mocno zniszczona, wyklepana, proszę zwrócić uwagę. Okazało się, że to jest pieczątka, nie wiadomo z jakiego okresu, czyli jeżeli żelaza zrobiona, czyli okres żelaza, czyli prawdopodobnie zrobiono w dymiarce, bo jakość tego żelaza bardzo nie najlepsza. Pozostałości materiału przy wytopieniu, czyli była to zrobiona pieczątka. Kształt tej pieczątki, jak widzimy, to jest tarcza. Możemy zastanawiać się, co to jest za tarcza. I z górną częścią, nierówną. Tą pieczątką było odbito tyle odcisków, że ona została rozklepana i napis został nieczytelny. Na badaniach z mikroskopu skaningowego wyszło, że to jest żelazo meteorytowe, czyli wykonanie tej pieczątki miało długi proces przygotowawczy. Czyli był odnaleziony meteoryt, przytopiony w jakimś piecu w dymiarkach prawdopodobnie, odlana forma, zrobiona pieczątka i w górnej części na mosiądz osadzona najbardziej wartościowa część, to jest wolfram. Nasza cywilizacja zna wolfram od 1857 roku. Ten fragment wolframu zawiera 95% wolframu, 3-6% kobaltu i 1,4% żelaza. Wysokotechnologiczny stop. Ktoś, kto wykonywał tą pieczątkę, wiedział, że wartość tego obiektu w górnej części pieczęci tak wysoka, że trzeba było umiejscowić z góry. Ale w dolnej części, w późniejszych badaniach, w tym miejscu okazuje się, że jest osadzony szlachetny kamień. Prawdopodobnie szmaragd. No ale zaraz przejdziemy dalej do kolejnych obrazków. No i tutaj widzimy, proszę, jakieś cegłości.
To był napis poprzykątny. Kształt pieczęci wskazuje zwykle pieczęci miejskie lub pieczęci królewskie w kształcie tarczy. Wieku nie da się określić. No nie wiadomo, kiedy to prawdopodobnie epoka żelaza to trwała od jakiegoś 500 roku przed naszą erą do średniowiecza. Także nie wiadomo, z jakiego okresu ta pieczęć pochodzi. Ale że tutaj jest górna część tylko na pieczęciach królewskich lub pieczęciach miejskich miasta królewskiego mogła być albo korona, albo coś na górze. No i tutaj przedstawiam. Oczywiście archiwa przybadałem, jakie kształty pieczęci. Prawdopodobnie to jest taka pieczęć gotycka. No nie wiadomo, z jakiego miasta, z jakiego państwa, ale została odnaleziona pod Krakowem. No i tutaj, jak widzimy, królewskie miasto Kraków posiada koronę. Także żadne inne miasta, które mieli miejskie pieczęcie, nie posiadają górnej części. Czyli kształt tej pieczęci wskazuje, że to mogła być pieczęć królewska. No tutaj przedstawiam wyniki badań, z czego to się składa. Wolfram ma twardość 7 w skali Mohsa. Wyobraźcie sobie, ile trzeba było zrobić odbitków, żeby żelazo meteorytowe rozklepać, podstawy, że tam już nie widać napisu, a wolfram wypolerować. No i tutaj pokazuję, że napis przechodził po przykątnej pieczęci i w środkowej części tylko ci fachowcy, którzy mogli sprawdzić tą pieczęć, czy jest oryginalna, było zabezpieczenie. No i tutaj widzimy kształt napisu, w jaki sposób został wykonany. Nie wiem, nie znam się na tych technologiach, ale tutaj część napisu widoczna. I tutaj widzimy skalę pół milimetra, tutaj 0,1 milimetra, czyli 0,2 na 0,2. Prawdopodobnie to musi być albo szmaragd, albo może być oliwin. Wątpię, żeby to był oliwin, bo oliwiny przede wszystkim albo w meteorytach, albo w skalach wulkanicznych. No to przybliżenie, także moje przypuszczenie. Warto zbadać, bo w środkowej części tutaj widać inkluzję. Na pewno to jest kamień naturalnego pochodzenia. I specjalnie był obrobiony i osadzony poniżej płaszczyzny pieczęci. No i wracamy do miasta królewskiego, Krakowa. Skąd pochodzi Kraków, nazwa? Mało wiemy. Dlaczego nazywa się Kraków, dlaczego Wawel? To już masa informacji w internecie. Każdy może interpretować to po swojemu. Ja powiedziałem, że w okolicach Krakowa znajduje się masa artefaktów, masa miejsc, które warto przybadać. No i kolejny artefakt już całkiem z innej dziedziny, archeologię. Dam na salę kolejny. Fragment granitu, nic niewartościowy, ale został odnaleziony w dolach neolitycznych, tak zwanych, na stanowisku archeologicznym w Brzezie numer 26, już z tego miejsca przy budowaniu autostrady. Został opublikowany artykuł, można w internecie to spokojnie znaleźć. Czyli to stanowisko Brzezie znajduje się tutaj. No to mapa, to Wiliczka i tutaj stanowisko Brzezie. Masa kamieni takich ze śladami obróbki znajdowała się w dolach neolitycznych. Nikt nie wie, dlaczego ludność, która zamieszkiwała teren Małopolski w epoce wczesnego brązu albo środkowego brązu, czyli gdzieś 1500-1300 przed naszą erą, zbierali te kamienie. Ten kamień pochodzi z dolu neolitycznego i proszę zwrócić, że jest spreparowany. No tutaj stanowisko, jak wyglądało, to pobrałem już materiały z artykułu opublikowanego. W takim dole, właśnie na tym stanowisku, był znaleziony kamień. Ludy, którzy zamieszkiwali, zbierali te kamienie, układali czciny na dole dolu neolitycznego, a później układali kamienie, przykrywali i zasypywali. Nikt nie wie, dlaczego to robili. Archeolodzy mówią, to dole neolityczne i na tym zostało. W tym dole zostało odnaleziono 56 kamieni ze śladami obróbki. Jeden z tych kamieni zbadałem. No tutaj możecie zwrócić uwagę, że ta część jest przyklejona. Bo jest ten kamień, ma trzy płaszczyzny obrobione. To fragment jakiegoś obiektu, nie wiadomo. Ale ta część została przyklejona później. Jest przysunięcie tutaj o 0,2 mm.
No tutaj widzimy tą żyłkę. Okazało się, że ten kamień, który pochodzi 3,5 tysiąca lat, leży w dole, był przyklejony, ten fragment, był odlupany i przyklejony na klej polimerowy. Składu tego kleju nie dało się ustalić, bo już tyle lat ma ten klej, że zrekrystalizował i składu chemicznego nie da się ustalić, bo chciałbym rozwiązać ten problem, bo posiadaliśmy super klej. Nie glu, a o wiele lepszy. No tutaj widzimy ten uskok 0,2 mm, dlatego zacząłem to badać i nie wiem, jak wybrnąć. Tutaj wyciąłem fragment, widzimy, że tutaj materiał już zwietrzał, czyli przed tym, jak trafił do dolu neolitycznego, był bardzo długo wystawiony na działanie warunków atmosferycznych i ten klej zwietrzał. A tutaj, gdzie był świeży przełom, ten fragment, to w ogóle nic się nie dzieje. Czyli za 3500 lat praktycznie z klejem nic się nie stało, to ile ma tysięcy lat ten kamyczek? No tutaj widzimy zdjęcie petrograficzne ze szlifu, które wykonałem. Nie da się tego materiału otworzyć, bo już został zrekrystalizowany. Moc tego kleju taka była, że przełam, jak już był przyklejony, kolejny raz był uszkodzony, to przełam przeszedł przez żyłkę kleju. Klej jest tak mocny. No i tutaj w świetle przechodzącym równolegle. No zakończymy z tym artefaktem, przechodzimy znowu do miasta Kraków. Park Bednarskiego, jak tutaj jest napisane, został otwarty w 1896 roku, czyli wcześniej już tam nic nie było. Był stary kamieniolom w dzielnicy Podgórze. I od tego czasu przechodzimy, oglądamy, spacerujemy, słuchamy ptaszków. Ale na ścianach tego kamieniolomu są ślady. Tutaj dla rozmiaru to widzimy młotek i tutaj ślad wiercenia. Z góry wygląda tak. Do dzisiaj nasze, już od dawna to opublikowałem, w internecie są te zdjęcia i artykuł. Ludzie przysyłają, jak można było zrobić te ślady trójkątnego wiercenia. Do tej pory my nie potrafimy. Kto te ślady zrobił i kiedy, to do rozwiązania. Kolejna ściana, która jest ścięta pod kątem i w górnej części zostawiła wyszlifowaną plytę. Tutaj widzimy ślady też trójkątnego wiercenia, tutaj widzimy puszkę po piwie, to nie było moje. Tutaj ślady trójkątnego wiercenia, czyli ta ściana została ścięta pod kątem przez tą cywilizację dla jakiegoś celu i w środkowej części spolerowana plyta. Plyta ta już tak długo w tym miejscu istnieje, że wapień ma zdolności płynąć, czyli pod naciskiem warstwa tak przesunęła się. Nie jest prosta, tak pod kątem. Także datowanie tego nie da się zrobić, ale to jest bardzo stare miejsce, które posiada ślady technologiczne, które my nie potrafimy dzisiaj uzyskać. No tutaj przybliżenie tego, tej płyty, no masa śladów na ścianach. Te ślady trójkątnego wiercenia wszędzie dookoła Krakowa. Nam opowiadają, że kamieniolom Luban to nowoczesny twór i że wydobywaliśmy. Tak, oczywiście, że potrzebujemy wapienia, to wydobywamy. I że jak był kamieniolom starożytny, to my zostawiamy swoje ślady w tym kamieniolomie. Ale ślady trójkątnego wiercenia dookoła Krakowa wszędzie, na wapieniach, praktycznie we wszystkich kamieniolomach. No tak to wygląda, bo ślad trójkątnego wiercenia nie był wymysłem, że nie udało się komuś, ktoś był niezdolny i odwiertił, wiertło mu mało bicie czy coś takiego. Nie, to był technologiczny pomysł. Dlatego jakiś materiał tutaj był wkładany i od razu było robione blokowanie. To była rozwinięta technologia, która specjalnie wydobywali wapień w blokach. No tutaj pokazuję, jaka twardość prawdopodobnie tego wiertła, czy nie wiem, różni ludzie proponują, różne pomysły mają, jak to mogli wiertić. Pokazuje się, że krzemień, który my stosujemy jako narzędzie, nasi przodkowie stosowali, tutaj krzemień jest przywiercony bez żadnych obaw i pozostała część zostaje w skale, nienaruszona. Czyli jak na razie to my możemy tylko diamentowym wiertłem przywiercić, ale żeby uzyskać trójkątny otwór, na razie nie mamy takich. Skalki Twardowskiego.
Studenci z AGH oczywiście przychodzą geologii, chodzą, pokazują, że tutaj wydobyte, tak wyglądają warstwy osadowe, to jest wapień jurajski. I studenci przychodzą i nikt nie zwraca uwagi, że tam masa śladów trójkątnych chwierceń. No tutaj, już kiedyś dawno, dawno temu opublikowałem, gdzie był fragment granitu przywiercony na tyle kąt, że nie da się w linii prostej włożyć wiertła. Nie wiadomo, czy to giętkie wiertło były, że takie krzywe otwory wiercili. Albo taka technologia, na tym proszę się zastanowić, jak ktoś jest zainteresowany. No tak wyglądają z góry te ślady, to kolejny kamieniolom Kostrze, czyli w okolicach Krakowa masa tych śladów. No i tutaj te ślady, jak badałem, oczywiście zajrzałem na ruiny zamków, których masa w Małopolsce jest zbudowana zwykle albo na piaskowcach, albo na skalach wapiennych. Wszystkie zostały przypisane Kazimierzowi Wielkiemu tak zwanemu, czyli w ciągu 36 czy 7 lat rządów wybudował ponad 50 zamków. Ale pracowity był król. I dlaczego te zamki posiadają ślady technologicznej obróbki? Zwróćmy uwagę, brama, to jest oryginalna brama na wejście do ogrodzieńca i tutaj jest blok. W tym bloku widoczne przycięcie krzemieni. Jak na razie my dzisiaj nie posiadamy technik przycinania wapieni, który z krzemieniami znajdują się i na przykład przy Kościele Mariackim po prawej stronie stoją kolumny takie półokrągłe. To wtedy nie potrafili przycinać krzemienie. I te krzemienie zostały pozostawione w nienaruszonym stanie, żeby nie uszkodzić tych słupków. Tutaj krzemienie poprzycinane w płaszczyźnie przycięcia. Tutaj widać połysk na tych krzemieniach. Jaką techniką? Niektórzy proponują laser, nie wiem, różne rzeczy. Ja tym się nie zajmuję, tylko pokazuję to, co mamy. No tutaj widzimy, trochę przypalony ten krzemień, ale jest w płaszczyźnie przycięcia. No i wszystkie zamki posiadają w dolnej części bardzo duże bloki maszynowo obrobione. Później góra, jak zwykle zrobiona z fragmentów wapieni, cyglówek i coraz wyżej, tym gorzej budowane. Tutaj widzimy, to jest drzwi wejściowe do wieży w zamku Ogrodzieniec. Widzimy, że to ślady maszynowej obróbki. Tak równolegle ślady tylko maszyna pozostawia. I to jest wbudowane w dolnej części wieży. Przejście na północną wieżę pokazywałem. Zrobiono masę otworów, wywiercono w skale przejście, a tutaj zrobiono masę otworów. To jest trzygłowicowe wiertło. Nie wiem, niektórzy mi sugerowali, że w kopalniach teraz tak samo wiercą. Nie widziałem śladów, nie byłem w kopalni, bo nie mam pozwolenia na wejście do kopalni. Mówią, że w latach 70. remontowano zamek Ogrodzieniec i wtedy było wykonane to przejście. Nie wiem, nie śmiem twierdzić, jak na razie nie znam wiertła, nie widziałem wiertła, które my posiadamy, żeby pozostawić takie ślady. No i tutaj widzimy przybliżenie. No i kolejne zamki, to co badałem. Rabsztyn, Tyńczynek, Kamieniec, Olsztyn. Wszystkie zamki posiadają ślady maszynowej obróbki w fundamentach. Górna część, która była odrestaurowana w średniowieczu czy później, wykonana zbyt paskudnie. No i wrócę do swojego doktoratu, który obroniłem 3 lata temu. Długo to trwało, ale nie będę mówił o szczegółach obrony. Co zrobiłem w swoim doktoracie? Badałem piramidę. Kiedy, będąc o wiele młodszy, przyszedłem na Uniwersytet Jagielloński, powiedziałem, że chcę badać piramidy. Panie, tam już wszystko badano, wszystko wiemy. No niestety
na własny koszt pojechałem do Egiptu, żeby zobaczyć, czy jest wszystko badane. Jak myślicie, czy taki sprzęt był używany przy budowie piramid? My teraz posiadamy samoloty. Ten dźwig ma udźwigu 1200 ton. Został wyprodukowany 4 lata temu. To koparka. Ślady, które przy piramidach wskazują, że taki sprzęt był użytkowany. Pokazuję ślady. No oczywiście wszystkie zdjęcia autora. Nie korzystam z cudzych. Jeżeli korzystam z cudzych, to będą podpisane. To ślad wiercenia rdzeniowego. Grubość ścianki wiertla tutaj 3 mm, tutaj około 7 cm średnica. Ślady cięcia pilą, to jest wszystko cięcie w diabazie. No, pierwszy podstawowy błąd, bo cała literatura światowa podaje, że przy piramidzie, przy wchodniej ścianie jest plac bazaltowy. Nie, nie jest to plac bazaltowy, to jest diabazowy. Bo bazalt skała wylewna na powierzchni się znajduje, a diabaz trzeba było jakoś kopalnię zbudować i wydobyć z głębin. Także różnica petrograficzna diabazu i bazaltu jest radykalna. No i tutaj pokazuje ślad wapienia, że ten ślad pozostałości na bloku piramidy był zrobiony maszynowo. I to jest podłoże piramidy. Czyli ktoś miał taką maszynkę, jak przycinał blok, który znajdował się w tym miejscu, skrzywił cięcie i zostawił ślad na dolnej części, na podłożu. Na pewno były stosowane maszyny. Tutaj widzimy ślady wielokrotnego cięcia. Czyli przy budowie tego placu diabazowego przy wschodniej ścianie piramidy układano, górna część była równa, a jeżeli jakiś blok trzeba było dopasować, to było wielokrotne przycięcie i skruszenie tego kamienia. My na razie nie posiadamy takich maszyn. Wracając do piramidy. Wewnątrz piramidy, mówię, sarkofag, gdzie był pochowany król, zwany Cheopsem, który prawdopodobnie zbudował piramidy. W to się nie bawię, mnie to nie interesuje. Popatrzmy się, co w środku tego sarkofagu. Inżynier Dun napisał książkę, jest znany w całym świecie, że sarkofag był wywiercony, środkowa część była wielokrotnie nawiercana, później ściany wyszlifowane i wypolerowane. Popatrzyłem się, okazuje się, nie jest to prawdą, bo to było cięcie maszynowe. Jak widzicie, ślad idzie stąd, ale zbytnio zagłębił się w ścianę i maszyny przystawili z drugiej strony i to zaokrąglili. Czyli takie rozejście, czyli to jest nieprecyzyjna obróbka maszynowa. Błąd popełnił technik, który obsługiwał maszynę. No i kolejne ślady, jak budowali świątynię. Świątynia dolna Sfinksa, tak zwana, że bloki granitu były układane na siebie, później wycięte pomieszczenie. Bo dla nich było prościej. Nieprecyzyjnie układać bloki, żeby ściana była równa. Układali bloki dowolnie, a później wycinali pomieszczenie. Jakimi maszynami to robili? Wątpię, że ręcznie. Tutaj próba, nie wiem, czy nowy łańcuch był założony, czy co, jakiś uczeń. Wielokrotnie naciął blok i tak pozostawiony został. Czyli przy zmianie, tak jak my na przykład pilą do cięcia drewna, jak założyliśmy nowy łańcuch, trzeba spróbować, takie nacięcie na kamieniach pozostawili. To jest blok granitowy z trzeciej piramidy w Giza, w dolnej części. Jak ten ślad został wykonany, nie wiem. Czyli dotąd było wycięte, a później odlamane. Badając te obiekty, długo poszukiwałem rozwiązań, no i w końcu trafiłem. W Monachium na giełdzie minerałów i skamieniałości została przedstawiona nowoczesna pila. Można ciąć krystaliczne kamienie. Łańcuch diamentowy, tutaj podaje się emulsja i taką pilą mógł ten ślad, tylko taką pilą mógł być zrobiony. A to jest 2008 roku, chyba, nie, przepraszam, 2015. Wiertła koronkowe, diamentowe. Przedstawiałem, mówię, tutaj sfotografowałem bardzo fajne wiertła, bo teraz stosowane bardzo dużo różnych nasadek, końcówek z diamentami. To było w Oslo prezentowane wiertło, ale grubość tego, żeby się nie zużywała i to wiertło pracowało tam ileś godzin w takim twardym materiale, to grubość możemy odjąć, grubość tego od tego, czyli 11 mm. Ślady koronkowego wiercenia przy piramidach mają grubość ścianki 3 mm.
jaki materiał stosowali do rozwiązania. No i mój doktorat polegał na tym, że jak przyjechałem do Egiptu, popatrzyłem się, jaka piękna, wielka piramida. A co to jest? Tego nikt nie widzi. Teraz Państwo już to widzicie, czyli to jest trójkąt, który był wbudowany, bo każda warstwa ma swoją grubość. Ten trójkąt był wbudowany w trakcie budowy piramidy z innego materiału. Na jego szczycie znajduje się wejście do piramidy na północnej ścianie. Nasza współczesna nauka jeszcze o tym nie wie, ale mogę się pochwalić. W końcu po 7 latach wysyłania artykułu do wszystkich czasopism archeologicznych, gdzie byłem zawsze odrzucony artykuł, został teraz przyjęty w czasopismie amerykańskim. To dokładnie nie powiem, jak się nazywa, ale będzie opublikowany w październiku 2017 roku o tym, że w piramidzie tak zwany Cheopsa, ja nazywam Wielka Piramida, jest trójkąt w trakcie budowy, który był zrobiony z innego materiału. Ale to nie jest temat dzisiejszej prelekcji, powiedzmy. Tutaj widzimy taki sam trójkąt na zachodniej ścianie. Tutaj wszystkie parametry tego materiału to zrobione całkiem z innego wapienia. Specjalnie był przez architekta od razu zaplanowany i te bloki były wykonywane w trakcie budowy. No i tutaj jeszcze przedstawiam szczegóły, dlatego moja hipoteza była, jeżeli na północnej ścianie tutaj znajduje się wejście na szczycie trójkąta, prawdopodobnie może być wejście i na zachodniej, i na pozostałych ścianach. No przede wszystkim stawiam, że na zachodniej ścianie będzie wejście do piramidy. Co tam będzie, to nie wiem. Jak otworzymy, to zobaczymy. Jak nic nie będzie, to i tak trójkąty są. Na razie nawet o trójkątach nikt nic nie wie. No i tutaj schemat piramidy, że właśnie na 19 warstwie przeliczono, że to oryginalne było wejście zbudowane i podstawy, w podstawie piramidy ten trójkąt z innego materiału. Namieszałem dużo, dużo, jeszcze nie skończyłem. Dużo pytań, dużo, niektórzy zadaliby pytanie teraz, ale poczekajcie na koniec. Tutaj coś to jest. Tutaj jakieś miasteczko, tutaj księżyc nasz. Odległość do księżyca to tylko 1 sekunda. Światło leci do księżyca 1 sekundę, czyli tam około 300 tysięcy kilometrów. To jest galaktyka Andromedy. Tak ona na niebie znajduje się, taki rozmiar. Do niej lecimy z prędkością światła 2,5 miliona lat. Jeżeli zaplanujemy lot w tę część za 2,5 miliona lat, nie wiem, czy dolecimy tam, czy tam trafimy, bo nasza matematyka nie jest w stanie przeliczyć. Trzy parametry. Ziemia obraca się dookoła swojej osi. A, wspomniałem jeszcze coś. Ile Ziemia w ciągu roku obraca się dookoła swojej osi? Kto wie? Mniej więcej 1/4. Nie, o jeden raz więcej. 366. Ale to nie jest temat dzisiejszego referatu. Przedstawię, jak ktoś będzie chciał. Pokażę, bardzo proste, bo Ziemia leci po orbicie, kręci się i toczy się. I dzięki temu w ciągu roku odejmuje się jeden obrót. Jeżeli jesteśmy na Ziemi, to tego nie widzimy. Wychodząc poza układ słoneczny z góry, oglądamy, to wtedy widzimy, że Ziemia obraca się o jeden raz więcej, niż my widzimy. Ale to Kopernik się pomylił. Na Ziemi był. No i dzięki temu badaniom piramidy, jak była zbudowana, tam wszyscy mówią, że to jest otwarta książka, którą trzeba umieć przeczytać. Co to jest piramida? Czytałem, wyczytałem, że zbudowana na podstawie innej matematyki. Przebadałem, trochę literatury poszukałem i okazało się, że w Mezopotamii, tutaj między rzeczy, istniała taka cywilizacja, mówią, że tam 5000 lat temu, Sumer, Akkad, Babilon, Akadyjczycy. No i tak mapy dzieciom w szkole pokazują. Akkad tutaj, Sumer tutaj, Elam. Niestety, Sumer był 5000 lat temu, Akkad 3,5 tysiąca przed naszej ery, później Elam. Czyli 5000 lat historii umieścili na jednej kartce. Okazuje się, że w tabliczkach glinianych bardzo dużo informacji. I Amerykanie oczywiście najszybsi przeprowadzili szybką akcję wojny w Iraku, pozbierali wszystkie tabliczki,
или сідало, і бадаю. Решта табличок з пізнішого окресу, чи тут. Ой, перепрошую. Акад, акадийський і бабілонський, то ж ніці були вартостьові, бо то тільки 2,5 тисяча років перед нашим ером. Пороздавали до інших приязних університетів, наприклад, до Австралії. Австралійчиці університету та подає, опублікували артикул, що на табличці є записана математика п'ятнасткова, цілком інна, яка ще надає до тригонометрії, до облічення об'єнтості, сфер і всього. Овіле лепша, ніж наша десятна. Я математика п'ятнасткову, дякую баданням піраміди, облічили, описали реферат, вже мали на цей темат, на уйоті хотіли то якось пропагувати, отжуцоно застало. Ви виділи то, що не надає, то історія. Наша математика є слепша. Оказується, що вони, австралійці це опублікували, то є супер відкриття математичне на дійсній. Так, пан щасливий доктор показує там табличку, де є записано, що перед нашим десятним математиком існяла математика п'ятнасткова. То є та табличка. Найбарді кошмарний сен. Спадок, де ж метеорити, але байко пісаш перед вами стоїть. 15 років тому, як почали бачити піраміди, одразу зауважили, що маса кратерів довкола піраміди є. Поїхали на конференцію єгиптологічну, виголосили реферат, що правдоподобно спад де ж метеориту. В Кракові на ЕГХ виголосили реферат. Зостали незбит приязні пацієнти, сиділи. Тилі вибітних професорів мами на учельнях, якби щось такого було, вже би давно було відкрите. Дякую. Оказується, що бадається найстарший об'єкт Гібеклектепе, який датується на 12 тисяч років. І вже оказується, що люди втоді будували, вони бігали в скурах. І університет в Единбургу прибадали жезьби на тих слупах. Оказується, що там записане, що 13 тисяч років тому спадеш метеоритів і звигинала цивілізація. Цей об'єкт, я, тверджу то від 15 років. Ну і тут ті рисунки, дуже файні. І дякую за увагу. І велю речі ще мам до відкриття і до показання. Якщо ви діти мали питання, запрошую. Дякую за увагу. Так. Чи хіба бадьми нав'язували, чи американці були на Ксінжицю? Ні, не були. Але то не є важне, бо промінювання космічне забіє людей. Єстеми на орбіті Землі, космонавти літаємо, там прибуваємо по пару місяців. Пізніше вертаємо з остеопорозом, чи якось так то ще називає. Чи кость людська прухне в пристрої космічній. І для того вони завжди на вузках вертаємо на Землі, щоб не поламати. Чи чоловік потрапить полетіти до космосу? Не вім. Як написали до ЕСА, Європейської агенції космічної, свій проєкт бадання впливу поля електромагнетичного Землі на чоловіка, ну то проєкт подінкували, поділи дуже файно, але нас то не інтересує. Також, якщо в 36-му року маємо замір руси з американами, так це врагові чи приятелі, як їх назвати, не вім, співпрацюємо. Разом, як полетимо до космосу, то люди, які будуть вислані на Марса, напевно, згинуть. Бо поле електромагнетичне це Землі або Марса і так заб'є при тих прędкостях. Всі літаємо тільки на орбіті Землі. То це не з космос. Це маємо три поля, хіба 200 кілометрів, там 5, докладно не буду лічбу виміняти, бо зараз мені почнуть хаміннями жуцати в мене. Третя варства, то є около 1000 кілометрів. Для того, наприклад, метеорит Челябінськ, який був на грані, дуже пекно, як летів, повіділи, що більшість людей хіба були переконані, що уфолутки застрілили його, розбили, щоб росіян там не позабіяв. Власне, метеорит летів під малим контем, і поле електромагнетичне дає таке напряження при тих прędкостях, що як лук поле електромагнетичного пеньк, тиле енергії визволилося, що розвалило той метеорит на малі фрагменти. І то є на грані, спокійно можете обійжати, що таке пенькнення то видать. Ну і більшість людей мовить, у уфолутки застрілили метеорит. Ні, то є поле електромагнетичне Землі оборонило нас перед колейним малим катастрофом. Є така легенда о слов'янах, о арійчиках, ким єстешми і сконт походіми, але дійсно, знову не є тема дійсійшого реферату.
To tam napisane, że żeby przebyć na ziemi, jest jedna brama. Żeby wyjść z ziemi, to też jest tylko jedna brama. Kto podpowie, gdzie te bramy się znajdują? Na biegunach. Dziękuję. Tak, przy tych prędkościach, żeby polecieć w kosmos, pole elektromagnetyczne będzie zabijało wszystko żywe i to urządzenie też. Żeby wynieść obiekt z tymi małymi prędkościami, gdzie pole elektromagnetyczne nie przeszkadza, takim jak teraz latamy na orbitę, i później przyspieszyć na te prędkości, żeby lecieć. Przynajmniej prędkości muszą być ponadświetlne. To, co nie będę w teorii brnął, czyli Einstein był najwybitniejszym człowiekiem, tak wiemy, bo udało mu się przekonać całe społeczeństwo do swoich głupot. Ale to cytuję kogoś, to nie jest moje wypowiedzenie, ale z tym się zgadzam. Moja hipoteza o deszczu meteorytów, którą postawiłem w 2003 roku, że znalazłem mikrometeoryty, sferulki dookoła płaskowyżu Giza. No i tak życie moje się potoczyło. Dostałem się do pracy przy poszukiwaniu gazu łupkowego jako technik-geolog, czyli byłem osobą pierwszą, która pobiera próbki z otworu. I później opisuje się i wszystkie dane dalej kataloguje się i wtedy posiadają naukowcy, gabinetowi geologowie, posiadają wiedzę, którą ja im przekazuję. Czyli jestem pierwszą osobą, która bierze tą próbkę i badam. No i siedząc na otworze kolejnym z kolegami mówię, że na pewno był deszcz meteorytów, w Krakowie są kratery, w Egipcie kratery. No, a co ty, Franz, głupoty opowiadasz, tyle wybitnych mózgów już nad tym pracowało. Okej, okay. Mówię, to tak, nie zakładam się nigdy w życiu. Mówię, to tak, jak ja mam rację, to na głębokości, jak przywiercimy czwartorzęd, będą sferulki. Pośmiali się, oczywiście zaczęliśmy wiercić. I na głębokości, na jednym z otworów, nie będę wymieniał, na głębokości 125 metrów zaczęły lecieć szyszki, kora z drzew sosnowych. I później jak przywierciliśmy tą całą bajzel, i później wyleciała masa sferulek do wielkości takiej, do 3 mm. I to jest taka cieniutka warstewka. Sferulki powstają w trakcie, jeżeli wysokoenergetyczne wybuchy, to sferulki, dopóki materia stopiona znajduje się w stanie, powiedzmy, nieważkości, bo dopóki leci, to tylko wybiera kształt najmniejszy, który ma najmniejszy opór, czyli kulka. I wszystkie stopiona materia, nieważne, czy to była ziemia, czy to był metal, czy jakiś inny obiekt, co się uderzyło, tak wysokoenergetyczne, że stapia tą materię i dopóki ona w stanie płynnym leci, to powstają sferulki. No i te sferulki znajdują się na Pomorzu w Polsce, na głębokości tam 100 metrów, zależy gdzie kończy się czwartorzęd. Czyli ten cały czwartorzęd, o którym mówimy, powstał po zlodowaceniu. Co wywołało zlodowacenie? Glacjali albo coś innego, tak mówi geologia. Ja mówię, że to spadł deszcz meteorytów, nastąpiła zima nuklearna i na naszych terenach tutaj 3000 lat był lodowiec. Po tym, jak lodowiec zaczął się topić, zmieniał się klimat, rzeki płynęły w stronę lodowca i te wszystkie kamienie, które mówię, że z Norwegii przetargał lodowiec. Bajkopisarze, panowie profesorowie, dziękuję. Lodowiec nie potrafi targać kamieni, bo kamień ma większą gęstość niżeli lód i lód w stanie poniżej 30 metrów jest homogeniczny. Czyli jakby trafił kamień, to w tej warstwie to on by po prostu w trakcie płynięcia lodowca spadł na dno. Że morena lodowcowa, sama skorupa lodowca jest sztywna, krystaliczna. Tak pchają kamienie, ale żeby lodowiec przywieźć 3000 km na górze lodowca. No to i badając te osady czwartorzędowe, masa tam żwirowniczej piaskowni na Pomorzu, wybierałem i wyciągałem te kamienie. Część z tych kamieni posiadałem ślady maszynowej obróbki. Czyli te kamienie, które znajdują się w osadzie polodowcowym, były obrobione przed zlodowaceniem. Nie trzeba tego datować. Na naszym terenie wszędzie są sferulki, bo nasza cywilizacja technologicznie rozwinięta, czyli zaczynając od zapalniczki, jak zapalamy krzemień tam, iskierka leci, to powstaje sferulka, czyli stapia się materia, zastyga i spada sferulka. Tylko ona jest tak małych wielkości, że tego nie widzimy. I tych sferulek masa. Jeżeli pobierzemy teraz tutaj na placu, pobierzemy, to znajdziemy setki sferulek.
Czyli nasza cywilizacja już zostawiła tego materiału masa. Czyli jak byli rycerze z mieczami, tam jeden drugiego w łeb klepnął, iskra poleciała, to została sferulka. Jak jechał pluk, orał pole, był jakiś kamień, iskierka poleciała, widzieliśmy wielokrotnie. To zostają te iskierki, albo spawarka, szlifierka, różne takie. Masa sferulek technologicznych, czyli przemysł, jak przy spalaniu w dużych temperaturach, w kotłowniach, elektrowniach, to wszystko wylatują z sferulki. Czyli zapis naszej cywilizacji już istnieje na Ziemi. Jeżeli mówili, że kiedy 27, kolejny koniec świata. Dzisiaj. To już się zaczął. Czyli po nas na pewno zostaną ślady, że masa sferulek. I to jedyny zapis albo obróbka kamieni, bo reszta materiału, który stosowała ta cywilizacja, nie ma. Ludzie mówią, o, to pokaż mi narzędzie, którym te ślady wiercenia przy piramidzie było zrobione. Dlaczego nie ma narzędzi? Bo krzemieniem wiercieli albo tam innymi materiałami. Kto pamięta II wojnę światową? Aż tyle pan lat ma. Jak pamiętam, 70 lat temu skończyła się. I przepraszam, tam czołgi, statki, samoloty, wszyscy walczyli, zabijali się nawzajem. Przepraszam, gdzie te czołgi? 70 lat minęło. A wy chcecie znaleźć narzędzia, którymi zbudowane piramidy były? Bo piramida ma, zakładam tak, poniżej 13 tysięcy lat, bo została zbudowana po katastrofie. Kiedyś lodowiec na tyle nacisnął na podłoże, bo było około 2 kilometrów lodu namarzniętego, że dlatego mamy Morze Bałtyckie, bo wcześniej Morza Bałtyckiego nie było. Czyli to jest skutki naciskania tego lodu. Leżał na skorupie ziemskiej, nacisnął, wszystkie rzeki tam płynęły, ale te sferulki powstały po zbombardowaniu naszego kontynentu przez meteoryty, które spadły, a to już inna opowieść, skąd te meteoryty się wzięły. Także Ziemia była zbombardowana, nastąpiła zima nuklearna, narósł lodowiec, czyli żeby rósł lodowiec, to gdzieś musiało być gorąco, skąd woda musiała być. Czyli na równiku było gorąco, tutaj była zima nuklearna i ten lód rósł, nacisnął, rzeki płynęły w tą stronę i te wszystkie osady zostały przyniesione z południa. I te ślady, ślady obróbki na kamieniach, które znajdują się w osadach czwartorzędowych, to wszystko było zrobione przed zlodowaceniem. Hipotezę stwierdziłem tak, licówki na piramidach nie ma, ale na wszystkich piramidach jest warstwa izotropowo-amorficzna, tak zwana. To jest związek węgla, boru i wodoru. Strukturę tego nie da się rozwiązać. To nie jest ani krystaliczne. Wygląda to jako listki. Nie mam środków, już chęć straciłem tego, 15 lat to samo twierdzę, już znalazłem tą warstwę w Polsce przy kraterach, w Krakowie, w Lesie Wolskim, w Colorado, w Stanach i znalazłem tą warstwę na meteorytach. Powstaje przy działaniu wysokich energii. Jakich? Nie wiem. Jeżeli meteoryt przylatuje z dużą prędkością przez pole elektromagnetyczne Ziemi, to na meteorycie Allende też znalazłem tą warstwę. I tak wysokie energie działają, że zmieniają pierwiastki. No, nie będę w teorię chemii, fizyki molekularnej tego wchodzić, że cięższe pierwiastki zamieniają się lżejsze. Czyli magia taka średniowieczna. Legendy to nie bajki, to tylko przekaz historyczny. Kiedyś Ziemia posiadała 3 księżyce, teraz jeden. Jeden deszcz meteorytów 106 tysięcy lat był z powodu rozbicia tego księżyca. Ostatni deszcz meteorytów powstał z rozbicia planety Phaeton. Czyli tam, gdzie pas asteroid, tak zwany dzisiaj, gdzie wszyscy mówią, że musi być planeta, która nie skonsolidowała się, ta pył kosmiczny nie skonsolidował się, nie powstała planeta. Nie, była tam planeta, to jest zapisane w legendach. Wiemy o tym. Tylko, że nauka współczesna tak jest za znakomita, że nic tego nie było. Czego nie ma, nie widzimy, tego nie ma. Także deszcz meteorytów 13 tysięcy lat, czyli dokładnie, jak ja powiedziałem, 12 760 lat. Była katastrofa planetarna, czyli jakaś planetoidka prawdopodobnie zderzyła się z planetą Phaeton i stąd mamy masę meteorytów. Dlatego budowaliśmy masę schronów, i też, co hitlerowcy tam w górach sobie budowali. Nie, oni tylko odnaleźli te schrony i nie wiedzieli, co z tym zrobić.
Przede wszystkim piramida jest otwartą księgą, którą trzeba umieć przeczytać. Jeżeli nie wiemy, co to jest piramida, nie mamy zapotrzebowania na budowę piramid, no to nie budujemy. Dzisiaj już jesteśmy w stanie wybudować piramidę i mamy sprzęt, i tylko nie potrzebujemy budowy piramidy. Dlaczego ta cywilizacja budowała? Moim zdaniem to jest znak drogowy dla innych. Ci, którzy latają ponad prędkością światła, korzystają z tej informacji. Tak, przyjeżdżasz, tutaj napisane, z górki zjeżdża się napisane Nysa. My wiemy, że to jest miejscowość, gdzie prędkość 50 km na godzinę jechać, że mogą być światła, przejścia przez drogę, dzieci mogą wybiegnąć. Tutaj ograniczamy prędkość do tej. I to jest znak drogowy naszej cywilizacji. Ta cywilizacja, która potrzebowała zbudować piramid, musiała zbudować, bo potrzebowali znaku drogowego. Przed katastrofą, znowu wracamy do legend. Indianie, Hopi, swoje legendy oczywiście nie spisali, bo nie znali pisma, czyli Europejczycy bardzo rozwinięci podbili Amerykę, zniszczyli Indian, ale w latach 50. XIX wieku zostały spisane legendy. I legenda Indian Hopi mówi, że kiedyś słońce na niebie miało jedną drogę. Co to może powiedzieć? Kto jak zinterpretuje tą opowieść? Kiedyś słońce na niebie miało jedną drogę. Bo ziemia nie była nachylona na 24 stopnie. A później nastąpił biały poranek Indian Hopi, wszystko się zmieniło. I wtedy, kiedy gwiazdy odnaleźli swoje drogi na niebie, została zbudowana piramida. Piramidy wysoko nie badałem, nie byłem, ale ten trójkąt, który pokazywałem w swoim referacie, jest wykonany z innego rodzaju wapienia, który jest bardzo dużo, posiada skamieniałości. Kamieniolomu, skąd pochodzi taki wapień, nie znalazłem. I tak jak zapomniałem nazwisko profesora, który mówi, że to piramida zbudowana z geopolimeru. Może być. Po prostu nie znamy technologii wykonania takich bloków. I to nie był beton, bo beton to jest cement zamieszany tam z jakimś okruszkiem, kruszywem. To jest beton i my nazywamy to betonem, a ludzie odbierają geopolimer jako beton. To nie jest beton. Mogły być te bloki, właśnie ten trójkąt jest z innego rodzaju wapienia. Takiego wapienia w naturze jeszcze nie znalazłem. Jak ktoś mi pokaże złoże, gdzie takie wapienie istnieją, to także mogę przypuszczać, że te bloki były sztucznie wykonane. Proszę bardzo, tutaj każda warstwa, wszystkie, teraz na piramidzie zostało 203 warstwy. Każda warstwa ma swoją grubość. Czyli jeżeli te bloki i tamte bloki takiej samej grubości, czyli to było zaprojektowane od samego początku. Czyli grubość tych bloków prawdopodobnie to ze sztucznego geopolimeru wykonane. Dlatego tam tak duża ilość skamieniałości, nieobtoczonych, świeżo pokruszonych. Ale ciężko stwierdzić, nie znamy technologii. Czyli każda warstwa ma swoją grubość, czyli i w tej części, i tutaj, w części trójkąta, to było przygotowywane w trakcie budowy. Tak jest, z czterech stron, tak jak tutaj widzimy na północnej ścianie, widać ten trójkąt. No niestety nie wiem, jak ludzie się patrzą, badacze, od 200 lat badamy piramidy, nikt tego nie widzi, no to zastanawiam się, gdzie się patrzą. Mówię, czy Piotr pierwszy wielki, jak wszyscy wielki, co Kazimierz, co tam Karol, czy tam jeszcze ktoś, wszyscy wielcy. Czy Piotr pierwszy zbudował Sankt Petersburg? Wątpię. Bo rzeźby, które tam, już jest film w internecie, gdzie tam dziewczynka w sukience, to na sukience jest szef podwójny w rzeźbie wykonany. Oglądałem to jakieś 30 lat temu Atlantów w Sankt Petersburgu, to byłem zaskoczony precyzją wykonania, no bo Atlant tam z 5 metrów był, to oglądałem mu tutaj dolną część stóp, to żyły wypolerowane i paznokcie zrobione. To tylko się zdziwiłem, że tak ruscy majstrowie fajnie zrobili, ale teraz bardziej jestem przychylny temu, że Piotr I odkopał Sankt Petersburg. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak będą pytania, to proszę indywidualnie.